Witam w kolejnej odsłonie cyklu Nowości filmowe w naszej bibliotece. Zacznijmy od polskich produkcji. Ania to film dokumentalny o aktorce Annie Przybylskiej, pełen wzruszających wspomnień i wywiadów. Marzec 68, czyli ponadczasowa historia miłosna, a w tle protesty studentów przeciw cenzurze w teatrze oraz relegowaniu kolegów z uczelni. Zainteresowanych bliższą analizą tematu polecam literaturę. Oraz Samiec Alfa, nietypowa komedia o kilku mężczyznach, którzy poznają się na kursie samorozwoju. Przejdźmy teraz do zagranicznych superprodukcji. Na początek nominowany do Oscarów biograficzny film Elvis, opowiadający historię króla rock'n'rolla, czyli Elvisa Presleya. Kolejna propozycja to Gdzie śpiewają raki? Ekranizacja powieści Deli Owens o tym samym tytule, o mieszkającej na bagnach dziewczynie uwikłanej w pewne morderstwo. No i Top Gun Maverick, kontynuacja hitu z 1986 roku z Tomem Cruise'em w roli głównej. A teraz coś dla młodszych widzów. Super Pets, czyli animacja przedstawiająca losy zwierząt posiadających różne supermoce. Lena i Śnieżek, film dla dzieci i młodzieży o nieśmiałej nastolatce i znalezionym przez nią małym lwiątku. A na koniec Pan Wilk i Spółka, czyli zabawna opowieść o pięciu przyjaciołach należących do różnych gatunków, którzy postanawiają zerwać ze starym życiem i stać się lepszymi zwierzakami. Wszystkie filmy są dostępne w Mediatece, więc serdecznie zapraszamy wszystkich kinomanów do naszej biblioteki. Do zobaczenia!